Pajączki naczyniowe. Dlaczego pajączki naczyniowe? Parę dni temu zostałem poproszony, żeby z okazji Dnia Kobiet nagrać coś dla kobiet związanego z medycyną chińską. Włosy, paznokcie, cera, problemy menstruacyjne i pomyślałem sobie, że nagram film o pajączkach naczyniowych. Dlaczego pomyślałem, że akurat pajączki naczyniowe? Bo z jednej strony wydaje się, że to po prostu pewien objaw estetyczny, powiedzmy. Kobiety nie lubią, kiedy pajączki naczyniowe pojawiają się na skórze, nieładnie wyglądają. Ale z perspektywy medycyny chińskiej, pajączki naczyniowe świadczą o pewnym niedoborze energii. Opowiem Wam o tym, skąd się bierze i co możecie z tym zrobić poza laserowym zamykaniem pajączków naczyniowych. Zapraszam. Pajączki naczyniowe. Niby błaha rzecz, mało estetyczna, przynajmniej część kobiet tak uważa, ale z perspektywy medycyny chińskiej to jest pewien syndrom, pewien objaw czegoś, co dzieje się w organizmie. To jest syndrom, który nazywamy niedoborem czy śledziony. Niedobór, czegoś brakuje, czyli energii, śledziony nie ma nic wspólnego ze śledzioną, z tą fasolką, którą mamy w lewym podrzebrzu, ale to problemy z tłumaczeniem medycyny chińskiej. Jest to pewien syndrom niedoboru energii, pewnego wycinka. Ta energia generalnie odpowiedzialna jest za to, że jesteśmy w formie fizycznej i psychicznej, czyli wszystko jest na swoim miejscu, czujemy się fit. Na poziomie mentalnym, intelektualnym jesteśmy zdolni do analizowania, czyli jest problem, myślimy, wyciągamy wnioski, znajdujemy rozwiązanie po sprawie. Natomiast co się dzieje, jeśli brakuje tej energii? Pustka w głowie. Pierwszy przypadek. Albo gonitwa myśli, czyli nieefektywne myślenie. Myślimy, myślimy, myślimy i nic z tego nie wynika. Ci z Was, którzy oglądaliście moje wcześniejsze filmy, no to wiecie, że jeśli jest niedobór energii, to nagle organizm wpada w pewien chaos, popłoch, wykazuje aktywność, ale jest ona nieefektywna. Czyli mamy na poziomie mentalnym brak koncentracji, brak zdolności do skupienia, problemy z pamięcią, niemożność efektywnego myślenia. Na poziomie fizycznym, kiedy tracimy naszą formę, przestajemy być fit, to nagle stajemy się nalani. Występuje pewnego rodzaju ociężałość, którą w medycynie chińskiej nazywamy wilgocią. A to jest ociężałość umysłowa, o tym było przed chwilą. Głowa jest ciężka, pełna, niezdolna do myślenia, ale również ociężałość fizyczna. Nasze ciało staje się nalane. Czyli tkanki miękkie, nie tylko skóra, tkanka podskórna, mięśnie, ale również narządy miąższowe, a ściany narządów pustych, czyli na przykład przewodu pokarmowego, stają się obrzęknięte, ociężałe, czyli nie mogą wykonywać swojej funkcji prawidłowo. Można powiedzieć, pokusić się o to, żeby nazwać to zastojem żylnym, czyli krew, płyny tkankowe nie są odbierane z tkanek, tracimy formę. Na poziomie przewodu pokarmowego ściana przewodu pokarmowego jest obrzęknięta, więc nie jest elastyczna, sprężysta, nie wykazuje perystaltyki. Jemy normalny posiłek i staje się on dla nas za ciężki. Dlaczego? Bo brakuje energii. A tkanki muszą mieć pewną elastyczność, pewien tonus, żeby wykonywać swoją funkcję. Więc po posiłku czujemy się jeszcze bardziej ociężali, głowa jest jeszcze cięższa, robimy się senni. Brzuch staje się wzdęty, pełny, osłabione trawienie. Również bardzo często dochodzi do zaburzeń wypróżniania. Czyli organizm stara się to wypchać, produkuje śluz, produkuje płyny i mamy luźne stolce, a nieuformowane. W drugą stronę, jeśli u niektórych pacjentów, u niektórych ludzi, którzy mają tendencję do suchości, brak płynów, no to tak, nie ma perystaltyki, nie ma płynów, i co mamy? Zaparcia atoniczne. To poziom przewodu pokarmowego. Dalej, kolejna grupa objawów związana z niedoborem energii śledzionej to to, że narządy opadają, tracą swoją formę. No to opadanie nerek, opadanie narządów rodnych, opadanie żołądka. Organizm nie utrzymuje swoich struktur we właściwym miejscu. No i przechodzimy do tematu dzisiejszego filmu. Pajączki naczyniowe. Organizm przestaje utrzymywać krew tam, gdzie powinna być, w naczyniach żylnych. Struktura ściany naczyń staje się krucha,
podatna na urazy zewnętrzne, więc występuje tendencja do siniaków. I są takie osoby, które wystarczy lekko chwycić i już powstaje siniak. No, bardzo kruche, ale również jak gdyby od środka. A jeśli krwi jest za dużo, organizm wypycha, ściana naczyń jest krucha i powstają pajączki naczyniowe. W skrócie, niedobór energii śledzionej to niedobór energii koncentracji, utrzymywania w miejscu. Już wiemy, że na poziomie mentalnym i na poziomie fizycznym. Niby takie błahe pajączki naczyniowe, o tym wspominałem wcześniej, bo objaw mało estetyczny, to coś więcej. Niedobór energii śledzionej, niedobór energii koncentracji. Człowiek jest ociężały, ospały, jest za ciężki fizycznie i psychicznie. I teraz co możemy z tym zrobić? Poza oczywiście kosmetycznym usuwaniem, zamykaniem na pajączków naczyniowych, co zrobić, żeby zniwelować tendencję do tych właśnie zmian pajączków naczyniowych, do siniaków, wybroczyn? Po pierwsze ruch. Ruch, aktywność fizyczna. Już wiecie, że dobrze jest, żeby to była aktywność regularna, umiarkowana. 15-20 minut spaceru przyspieszonym krokiem dziennie. Jestem fanem tego. Aktywność fizyczna. Dwa, dieta. Eliminujemy z diety te rzeczy, które wzmagają tendencję organizmu do produkcji śluzu, tak to nazywamy w medycynie chińskiej, czyli do zastoju płynu w tkankach. Co to jest? Trzy białe grupy produktów. Cukier, mleko, mąka. Zapamiętacie, trzy białe grupy produktów i wszystkie pochodne, czyli słodycze, ciastka, drożdżówki, pieczywo, makarony, kluski itd., itd. Dalej, z owoców, banany i winogrona. Jeśli już jest winogrona, to te polskie, które pojawiają się, nie, że polskie to najlepsze, ale w naszej strefie klimatycznej. A więc te, które pojawiają się we wrześniu, małe, kwaśne, niekoniecznie te bardzo słodkie. Zauważcie, że wszystkie nasze owoce, występujące w naszym klimacie, mają posmak kwaśny. My potrzebujemy tego smaku kwaśnego. No, my jesteśmy ludem północy tak naprawdę. Jest zimno i wilgotno. Natomiast owoce, które są bardzo słodkie, a przede wszystkim właśnie banany i winogrona, rosną tam, gdzie jest gorąco i sucho, czyli nawilżają. My tego nie potrzebujemy. Więc eliminujemy banany, winogrona i pamiętajcie, rodzynki. Generalnie warto też dbać o to, żeby wyeliminować z diety substytuty. Czyli dobra, nie jemy słodyczy, no to suszone owoce. Nawet te ekologiczne, suszone na słońcu, a nie preparatami siarki. To ważne. Ale nie może ich być za dużo. Czyli mamy aktywność fizyczną, mamy dietę. A i teraz trzecia rzecz. 8-16. Pozwólcie organizmowi, przewodowi pokarmowemu na to, żeby strawił, co już dostał. Czyli zróbcie przynajmniej 12-godzinną przerwę w dostawie pożywienia. A zobaczycie, że po zastosowaniu tych wszystkich rzeczy, aktywności, diety i przerwy w dostawie pożywienia, wasze samopoczucie fizyczne i psychiczne zmieni się dość szybko. To jest kwestia tygodnia, dwóch tygodni. Zobaczycie, że wasze ciało będzie mniej ociężałe, tkanki mniej obrzmiałe, czyli możliwe, że trochę schudniecie. To przy okazji. A w dłuższej perspektywie organizm będzie odżywiał i oczyszczał swoje tkanki, czyli struktura tkanek, w tym struktura naczyń krwionośnych, może się poprawić. Oczywiście możecie dorzucić do tego te rzeczy, które działają bezpośrednio na naczynia krwionośne, na ich przepuszczalność. I tutaj mamy kasztanowiec, mamy arnikę, ale o tym przy następnej okazji. Więc życzę Wam, żebyście się poczuli fit, z dobrą koncentracją fizyczną i psychiczną i żeby zniknęły pajączki naczyniowe. Trzymajcie się.